Przechodzimy do projektu B. Projekt grupy radnych. Bardzo bym poprosił panią radną Fiałkowską o przedstawienie. Ja chciałam państwa prosić o pozytywną opinię do projektu uchwały, którą przedstawiałam już w poprzednim tygodniu. A mianowicie to jest uchwała intencyjna do Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu o przebudowę skrzyżowania ulicy Bielickiej i Pacinie. Myślę tak, że Bielicka Pacinie wystarczy bez tej górników, bo górników jest jeszcze daleko, troszkę się rozpędziłam za bardzo. I uzasadnienie jest następujące. W rejonie Starej Tętni jest budowane osiedle bardzo duże, 320 mieszkań w pierwszym etapie, następnie w drugim etapie jest 120 mieszkań. Do pierwszego etapu jest pozwolenie na dojazd od ulicy Górników. Nie wiem, jak to się stało, że City takie pozwolenie wydał, natomiast do drugiego etapu jest pozwolenie przez przebudowę skrzyżowania. I proszę, do tego drugiego etapu jest przebudowa skrzyżowania Bielicka Pacinie. I firma deklaruje, że jest w stanie dołożyć około 700 tysięcy na przebudowę tego skrzyżowania. Więc, a ponieważ przebudowa skrzyżowania ma kosztować około 1,5 miliona, 1,6 miliona, w związku z powyższym, ponieważ firma decyduje się tutaj o dołożenie tej jednej, drugiej kwoty, w związku z powyższym wydaje mi się, że jeżeli by było, doszło do takiej przebudowy, to by było bardzo dobrze, dlatego że w innej sytuacji stary Krokocim zostanie kompletnie rozjeżdżony przez te samochody, które będą tam przejeżdżać. I jeszcze raz mówię, że dojazd jest aleją Gasińskiego, która jest jednokierunkowa, wpisana do rejestru, jest bardziej drogą spacerową niż drogą dużym natężeniu ruchu. No i ulicą Górników. Na pewno mieszkańcy będą bardzo mocno protestować, jeżeli tak się stanie, że te dwie ulice będą tylko do obsługi tego osiedla. Natomiast jeżeli by było podłączenie z ulicą Bielicką, to te samochody zamiast jechać dookoła, wjeżdżać prostą na Bielicką, wjechałyby już tutaj od razu na tą Bielicką przy tym skrzyżowaniu. Czy taka budowa nie może być wstrzymana, ten drugi etap, jeśli przepustowość ulic nie będzie zbyt dużą? Pozwolenia na tę drugą część jeszcze nie ma w tej chwili. Jest tylko pozwolenie na to 320 mieszkań, ale to generuje ruch i tak gminy między 300 samochodów. I tak, to jest w tej chwili te samochody będą dojeżdżać tymi samochodami. Ja sobie zdaję sprawę, że ulica na ulicy Bielickiej należałoby różnego rodzaju jeszcze wykonać udoskonalenia, tak jak na przykład skrzyżowanie poprawek przy Wrzące, żeby był również wjazd w stronę ulicy na Wrzące, ale można podjąć taką drugą uchwałę intencyjną o przebudowę skrzyżowania przy osiedlu na Wrzące. Chciałam państwa prosić, ponieważ dzielnica nic, żadnych pieniędzy do tego nie dokłada, w związku z tym chciałam państwa prosić o pozytywną opinię do tego. Proszę bardzo, to pan Wojciechowski, pan Ziob będą podpowiadać. Proszę bardzo. Ja się rozmawiam z Wojciechowski obok, bo pamiętam, projekt tej całej inwestycji tam miał być faktycznie przebudowa ulicy Bielickiej, nie pod kątem zmiany skrzyżowania, bo pewnie może przemówimy, że to jest tylko miał być tam wyrobiony pas do zjazdu z Górki tutaj. Jest dosyć duży spadek i samochody jadą też do drogi, ktoś się zwłaszcza, ale ja mam to, że to jest przebieg, to jest korytarz powietrzny, więc to jest świetna to różnica temperatury kilku stopni. Więc do czego zmierzam? Tu miał być zrobiony, jak pamiętam ten projekt, to tu miał być zrobiony dodatkowy pas ruchu do zjazdu na to nowe osiedle. Nie było mowy o przebudowie tego skrzyżowania. Ja się obawiam takie rzeczy, że ta ulica po prostu straci przepustowość kompletnie. W momencie, kiedy tam się pojawią kolejne światła. Ale to nie są kolejne światła. No, ja pamiętam ostatnie rozmowy na temat kamieniowej przebudowy całego skrzyżowania, czyli połączenie ulicy Kopsinek z tym osiedlem, czyli tutaj zrobiony przejazd, skrzyżowanie umożliwiało ewentualnie zadań czy zmianę kierunku ruchu. To jest takie samo skrzyżowanie jak tu. Natomiast mając światła tu
i tu, to jednak mówimy o studiu, ale to jest tylko takie. Ale to są światła dla przejścia na pieszy. Ale samochody się normalnie zatrzymują. Zgadza się, natomiast nie jest to skrzyżowanie regulowane w tym momencie ruchem, jest to skrzyżowanie o wymuszonym przejściu dla pieszych. Więc kiedy się na to pojawia światło, no to tutaj nam się to powinno tak przypustować. Teraz kwestia jest, jak to skrzyżowanie będzie rozwiązane, to jest pierwsza sprawa. Żeby to było najważniejsze w większości. Czy to będzie wyjazd na Wiliczkę do tego miejsca, no to rozumiem, że to ma być pełne skrzyżowanie, z przepustowością w obydwie strony. Tak, i ze światłami. Ja nie jestem przeciwny temu, ale budzi to moje zdanie poważne wątpliwości, biorąc pod uwagę całą przepustowość tej ulicy. Dlaczego się nie zgodził na prawo skrętu? Dlaczego ten rynek nie powinien wcześniej wyjazdu z inwestycji? Nie, bo biorąc pod uwagę ilość mieszkańców i ilość samochodów. Zikit wydał warunki do drugiego etapu tego budowy, tej budowy na przebudowę całego skrzyżowania. Czyli w momencie, pani radna Grażyno, tak powiem, zarząd infrastruktury wydał to dla drugiego etapu warunki dla dewelopera do przebudowy całego skrzyżowania. Do przebudowy całego skrzyżowania. Jeżeli deweloper nie spełni tych warunków, mam rozumienie, dostanie pozwolenia na budowę. Drugiego etapu, tak? Drugiego etapu, bo pierwszy etap trwa te 320 mieszkań. Drugiego etapu 320. Proszę pan Dziob chciał dać. Proszę Państwa, ci deweloperzy, którzy działają na terenie całego Krakowa, działają na terenie, na zasadzie faktów dokonanych. Wybudują budynek, a później niech się radni i miasto martwi, jak mamy dojechać do tego. Jest to skandal prokuratorski, proszę Państwa. Jeśli na przykład tu, obok, od ulicy Kurczawa mieli sądowy dojazd do budynku wyznaczony przez ulicę Kurczawa, nagle miasto robi drogi wewnętrznej sięgacz, który staje się drogą publiczną. Z miejscem do nawracania. Jest to skandal na potęgę. Bijący zarówno po ZIKIT, jak i w architekturę. Po prostu są to oszuści, tak muszę powiedzieć w tej chwili otwarcie. To samo z tym się dzieje. Dostali pierwszy etap, dostał przez górników i Gasińskiego. Tak. I dali takie, niech się teraz martwią, niech przebudowują te ulice, niech tamtędy jeżdżą. A pani Grażyno, skrzyżowanie na tym, w tym miejscu, dla, w tej chwili pani wymieniła tutaj w uchwale 440 mieszkań. Ja wiem, że ma być 600 mieszkań. 600 mieszkań jest to 1200 samochodów. Pani wie, jak ile tam ruchu będzie? 1200 samochodów co najmniej. I skrzyżowanie takie w tym miejscu, przez tory kolejowe, to nie będzie kosztować 1 500 000, tylko będzie kosztować 15 milionów. 15 milionów takie skrzyżowanie musi kosztować. Ja bym proponował, żebyśmy nie dokładali naszą uchwałą, nie dolewali oliwy do ognia, bo jest to skandal na potęgę, proszę Państwa, nadający się do doniesienia prokuratorskiego, na Wydział Architektury i na ZIKIT. ZIKIT, pani Miedziałkowska nas tu wprowadzała w błąd, gdy mówiła, że ważne pozwolenie mają, że będą mieć dojazd tutaj do ulicy Kurczawa kosztem przedszkola, kosztem mieszkańców. I teraz co? Zrobili nagle w drugą stronę dojazd. Znaczy, miasto jeszcze w tym partycypuje. Znaczy dojazd... Ja jestem absolutnie przeciwny. Proszę bardzo, kto chciał zabrać? Ja proszę bardzo, momencik, pan Lelo, pani Białkowska, będziemy jeszcze na pewno. Na pewno zdezorganizuje to nam ruch, jeżeli to będzie w takiej formie, jak jest proponowane, bo tutaj nie ma nigdzie napisane w uchwale, że to ma być wyjazd w lewo, w prawo, wjazd z Wielickiej, w lewo na osiedle, bo tak ma być wjazd, wyjazd w drugą stronę nie jest połączenie z Pasimichem, tylko z ulicą Wielicką, w obu kierunkach przejazd przez trzy pasy jedne, przez trzy pasy drugie. Tutaj przede wszystkim również następną rzeczą jest nie około jednej, drugiej części powinno być zapisane, bo już tak powiem, dobra wróżka, minimum to jest 50%, czyli pół na pół, jak są robione. No, moi drodzy Państwo, dla dewelopera z naszych podatków wydawać pieniądze na to, żeby 400 czy 500 mieszkań miało dojazd, to, że tak powiem, dziękuję bardzo, co za to musimy płacić. Tutaj, jak było, Państwo pamiętacie, głosowaliście przeciwko mieszkańcom, Rokocimia kiedyś później chciała
za własne pieniądze budować parking dla mieszkańców, polepszać infrastrukturę, byliście przeciwko temu wszystkiemu. Bo się wydawało co niektórym, że będą bloki stawiać na ogradłach. Bo taka jest prawda. I tam nikt nie miał żadnych podatków płacić niczego, tylko spółdzielnia w ramach własnych środków chciała wybudować ludziom miejsca parkingowe. To przeciwko by się, a teraz mamy być rzecznikiem dewelopera? Dlaczego? Dlaczego mamy w tym momencie wziąć na to, co robi? Bądźmy już silni. Proszę bardzo, pani Fiałbowska. Ja chciałam powiedzieć, że jaki jest koszt przebudowy i tak powiedziała pani, powiedział podstawą o 1 600 000. Poza tym to nie jest w tej chwili sprawa ratowania dewelopera, tylko to jest, chodzi o mieszkańców Starego Prokocienia, którzy będą dwie ulice miały rozjeżdżone. To nie jest, ja nie występuję po to, żeby deweloperowi pomóc, tylko żeby pomóc mieszkańcom Starego Prokocienia. Jeżeli deweloper deklaruje, że dołoży, to nie, to niech dokłada. A jeżeli państwo uważają, że należy takie zmiany zrobić w tej poprawce, to oczywiście, że to można wprowadzić poprawkę, że 50% ma dołożyć i że ma być przebudowa skrzyżowania i wyjazdy w prawo, w lewo. Przecież to można sprecyzować. Jeszcze raz mówię. Za 50%, okaże się, że koszty wzrosną na przykład do 5 milionów. To i pisze 50%. No ale to pisze, no, ale koszty nie znamy. Ja się zastanawiam, pani Grażyno, i państwo, dlaczego my mamy tak iść na takie ustępstwo i 50% jedynie żądać od dewelopera. Moim zdaniem powinien 100% tak sfinansować to skrzyżowanie i może taką uchwałę intencyjną byśmy przyjęli, że skoro buduje i zarabia na tym ile? 60 czy 50 milionów złotych na sprzedaży tych mieszkań, 500 ponad, to niech zapłaci za te nawet 15 milionów, jakby kosztowało to skrzyżowanie, niż 700, prawda? Tak, to dewelopera nie możemy zrobić. Nie do dewelopera, do miasta, żeby wymusiło w jakiś sposób. No mam możliwość wydania, ale nie wydania pozwolenia na drugie. 700 tysięcy, nie na więcej. Ja mówię tak, jeżeli... To nie dostaniesz jeżeli ZIK zgodzi się na współfinansowanie, to współfinansowanie będzie. Jeżeli się nie zgodzi, ten deweloper nie przebuduje całego skrzyżowania, bo dostanie pozwolenie na drugi etap, ale i tak te 300-400 samochodów będzie jeździć w tych dwóch ulicach. Proszę bardzo, pan Lena. Ale tutaj to, co Jarek powiedział, jest słuszną uwagą, to jest jak wcześniej minimum 50% po prostu, bo jest sytuacja taka, że nie ma to żadnej korzyści dla ogółu mieszkańców, ani korzystających z tych dróg. Jest tylko ewidentna korzyść tylko dla mieszkańców przyszłych, którzy tam będą mieszkać. I to deweloper próbuje sobie w tej chwili dzięki, że tak powiem, przez Radę Dzielnicy i przez ZIKIT zrobić sobie dobrze i zapewnić sobie optymalne warunki do funkcjonowania tego osiedla, który ma powstać, który powstaje. No więcej zysków dla siebie przejmą. Tak, oczywiście, że tak, bo to jest, a utrudnienie jest dla całej reszty, dlatego że tam ruch na Wiejskiej, państwo sobie zobaczcie, to nie kwestia tego Starych Bieżanów, sam cokolwiek innego, że duży. Zobaczcie sobie państwo w niektórych momentach, jaki jest ruch na Wiejskiej. A jeżeli nie ma alternatywnych objazdów, mamy klasyczną rozjeżdżoną ile się da, dziura na dziurze, nie ma tutaj gdziekolwiek, żeby można było przejechać i w momencie, kiedy cokolwiek na ulicy Wiejskiej się wydarza, Wiejska stoi, a po samą Wieliczkę. Po samą Wieliczkę stoi. A jak wjedzie jeszcze 1000 samochodów więcej z tamtego osiedla, a poza tym to jest przejazd przez szybki tramwaj, tak zwany, prawda? No nie, ale chyba wszystkim nam zależy, żeby mieszkańców Pokocina Starego jednego odciążyć. Te drogi... Bo i tak te samochody będą Tylko kwestia kosztów teraz. Kto ma ponieść koszty? Czy miasto 50%, czy deweloper 100%? To możemy zmienić. Możemy równie dobrze napisać, że deweloper ma dołożyć 80%. Pan Zaburny. Pani Radna, ja mam pytanie. Czy już jest jakaś koncepcja na to skrzyżowanie? Czy istnieje jakiś projekt? Też nie. Nie. A czy istnieje po prostu jakaś opinia z ZIKIT-u już? I ZIKIT wyraża zgodę na to. Czy musi być pełna przebudowa skrzyżowania? Inżynieria ruchu się wypowiedziała już na ten temat. Pojedynczo, proszę. Pojedynczo. Nie. Właśnie. W takim razie nie opiniować tego, tylko zwrócić się do ZIKIT-u, żeby przysłała opinię w sprawie przebudowy skrzyżowania. Może zakończmy właśnie tym po prostu. Dobrze, czyli zgłaszam wniosek formalny, żeby...
Przekopnijcie tego do komisji i wyjaśnienie. Żeby nie było. Pana to jest zatopnięciem tego projektu uchwały. Jeszcze raz do komisji. Ale jednocześnie z tym, że zarząd tak wystąpi z pismem, tak. Z pismem do wizytu tak, w tej tak, Może jeszcze jedno zdanie na to. Ale przepraszam bardzo, miała pani jakieś mieć głowę. Bo skąd pani wiedział, postać jego rączką jest w stanie dołożyć dla dewelopera, nie wiem, 20-50% zależności od jej tumoru, a 30 lat, mówiąc kolokwialnie, bardzo brzydko buja się z bieżanostką i nie jest w stanie jej naprawić i cofa, i przyrzeka, i opowiada. To jest w końcu naprawdę nie taka mała uliczka osiedlowa, bo wszyscy nią jeździmy, prawda? I stary, i nowy Prokocimi, nowy Bieżanów, i prywatni, i dostawcy, dokładnie każdy tą ulicą co jakiś czas przejeżdża. Więc wydaje mi się, że jeżeli jest taka możliwość, to żeby to obwarować w ten sposób, żeby to... Chyba się nie do końca chyba. O tym samym pomyśleliśmy, że jeżeli można prosić, żeby to obwarować w ten sposób, żeby właśnie deweloper wyłożył 100%, a potem zobaczymy, jak się znajdzie w tej sytuacji. Powiem tak, ja wystąpię do zarządu infrastruktury komunalnej i transportu w częściej lub w czwartek z pismem, jakie są ich wnioski odnośnie przebudowy skrzyżowania. Poproszę o wyjdzie dokumentację, jaką prowadzi, jakie rozmowy, jakie warunki ma deweloper, bo my tego nie wiemy. Bo ja wiem, że jak deweloper występował w WZC o wjazd od ulicy Kłodzkiej, która tu nawet na mapie oświadcza, jak deweloper był też przygotowany. Jest ulicą zamkniętą, jest alejką i on występował, że z Obielickiej będzie skomunikowanie ulicą Kłodzką. Nie, sam Kając, ja rozumiem wrażenie, bo też bym nie chciała, bo ledwie naprawili kawałeczek tutaj tego skrzyżowania Sucharskiego z Pułanki. Już jest rozjeżdżony, most zniszczony i tak dalej, bo jest dwie dziury zaklejone, więc hulaj dusza piekła nie ma, kiedy jeżdżą, wszyscy to mają w nosie. Więc ja doskonale rozumiem, że nie chcą ruchu na stary Prokocim, bo i rozjadą, to nie ma, w ogóle nie podlega dyskusji. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli można, to spróbujmy zrobić przynajmniej na razie zaporę w ten sposób, że jeżeli deweloper rzeczywiście tak bardzo mu na tym zależy, to zobaczymy, jaką postawę przyjmie w sytuacji, kiedy zaproponujemy te 100%, a potem się będziemy martwić, co dalej. Ja jeszcze mam wątpliwości, bo my pani Diabłowska powiedziała, że koszt przebudowy, tak? Ile? Będziemy się zwracać na to, że to nie będziemy w tym momencie. Ja zamknąłem dyskusję, bo nie dopuściłem pani Matuszewicz, przepraszam jeszcze raz. Nie może oby ten Wojtko Wyższego było 16 głosów za cofnięciem, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za cofnięciem tego do komisji. Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada cofnęła do komisji projekt grupy radnej w sprawie przebudowy skrzyżowania Bieliska Faciera.